Gmina Drelów to również historia, zabytki, historia zamknięta w życiorysach mieszkańców, w martyrologii. Kościół w Drelowie jest jednym z tego przykładów, takim miejscem, które wiele pamięta. Ale też i my, mieszkańcy obecni, XXI wiek, i wy jako mieszkańcy Drelowa, panie wójcie, inwestujecie w to, żeby ten zabytek nabrał nowego blasku. Rzeczywiście wyjątkowo zgodnie współpracujemy od lat. To też pozwoli sobie podkreślić ksiądz proboszcz w ostatniej rozmowie, bo często się spotykamy, bo inwestycje traktujemy rzeczywiście beneficjentem pomocy i wsparcie bezpośrednie otrzyma parafia rzymskokatolicka. Natomiast nie będę ukrywał, że rzeczywiście i mnie, i panu staroście, Mariuszowi Filipikowi, bardzo zależało na tym, ażeby ten projekt zafunkcjonował. Liczyliśmy na więcej, bo liczyliśmy na większą kwotę, no ale udało się prawie 700 tysięcy złotych uzyskać z funduszy europejskich. To niebagatelna kwota, bo nie było łatwo. To nie jest tak, że można dostać środki na każdy obiekt zabytkowy. Ten obiekt zabytkowy, takim jak jest Kościół w Drelowie, musi spełniać wyjątkową historię w lokalnej społeczności i kreować jakby poprzez historyczne wydarzenia, które miały miejsce 150 lat temu, rzeczywistość. I tu dzięki kultowi unitów, dzięki ich ofierze w 1874 roku i dzięki temu, że pamięć o nich i o ich determinacji, o ich walce o wolność, o niezależność po prostu i o polskość też bardzo mocno w głowach mieszkańców i w duszach mieszkańców żyje i jesteśmy jakby z tego też i bardzo dumni, ale też to kształtuje nasze... Spadkobiercami tej historii. Tak, mam nadzieję, że godnymi. W związku z tym, jeśli nadarzyła się okazja wyeksponować raz jeszcze unitów i nie ukrywam, że dzięki ich ofierze, determinacji i pamięci, jaką zapisali się w historii, wykorzystać środki na remont świątyni. I to jest tak jakby zwieńczenie naszych trudów, bo oczywiście bardzo ważne były rekonstrukcje, bo one oddały hołd bohaterom, rzuciły światło na historię Drelowa, na naszą dumę, bo jesteśmy z tego bardzo dumni, ale też jakby one się jeszcze nie przekładały na korzyści, a na chwilę obecną to już mamy jakby zwieńczenie naszych prac, bo one się na wymierne korzyści przekładają. Po prostu sobie wyobrazić, skąd biedna parafia na rubieżach Rzeczpospolitej miałaby wziąć prawie 700 tysięcy złotych. I tak tą wyższą kwotę, tą dodatkową kwotę, bo wartość robót to ponad 1 000 000 zł, 1 200 000 bodajże, muszą uciłać parafianie. Dokłada się do tego samorząd jeden i drugi, drelowski i samorząd powiatowy, ale i tak jeszcze dla parafian jest to znaczne obciążenie. Natomiast cieszę się bardzo, że wreszcie się udało dokonać tego remontu. Współpracujemy tutaj w tej kwestii bardzo mocno z księdzem proboszczem i z panem starostą. Sekundujemy, bo prace mają szeroki zakres. Jest to uboga, skromna świątynia. W związku z tym barokowych, przepięknych marmurów tam nie będzie. Ona będzie zachowana w takim surowym, kresowym, rubieżowym stylu. Natomiast będzie piękna. Będzie piękna, bo będzie unowocześniona wymiana podłóg, wymiana wewnątrz ścian, poprzez nie ścian, tylko pokrycia ścian, czyli tynków, skuwanie, grzybienie również, odwodnienie budynku, wymiana instalacji grzewczej, wzłocenie ołtarza, no i oczywiście ekspozycja dotycząca promocji unitów i tym podobne. No dość dodać, że wartość ponad 1 000 000 zł, więc za te pieniądze już rzeczywiście tej świątyni wiele się zmieni. Na jakim etapie jesteśmy obecnie? Na etapie zupełnej destrukcji. Tak się tutaj z proboszczem przekomarzamy i żartujemy, śmiejemy się, że Kozacy w 1874 nie zniszczyli tak świątyni, jak nam się udało to zrobić. Rzeczywiście wygląda to, jak wygląda, no ale to każdy wie o tym, że prace remontowe mają to do siebie, że potrafią oszpecić budynek, no ale w końcu czekamy na to, że wypięknieje i szybko, mam nadzieję, się to stanie, bo prace będą zakończone jeszcze w tym roku. Złocenie ołtarzy troszeczkę później. Myślę, że uroczyście Kościół odetchnie i będzie się cieszyć, parafianie będą się cieszyć nowym wnętrzem wyremontowanym wczesną wiosną następnego roku. Do tego czasu msze święte odprawiane są w Kościółku w Chorodku. Są też i remont drogi, które teraz przeprowadziliśmy na tym odcinku, żeby parafianie mogli dojechać sprawnie. Jest to oczywiście jakaś tam mitręga i kłopot dla mieszkańców, bezwzględnie dla parafian, a to i największa w gminie naszej parafii, ale cieszymy się bardzo, że te prace idą do przodu i cieszymy się na to, że wreszcie doczekamy się tego remontu, który się temu obiektowi należał, bo jest to obiekt bodajże z 30 lat XIX wieku, więc już swoje widział i doświadczył.